Cześć. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest wszystkim mamom na każdej szerokości geograficznej. Kłaniam się wam, drogie mamy, po sam mikrofon i w imieniu wszystkich dzieci dziękuję za wszystko, co robicie. Bycie mamą to nie jest tak, jak mawiają pełnoetatowe zajęcie. To tak naprawdę całodobowa warta, która ma na celu zapobiec, żebyśmy nie wsadzili obślinionych palców do kontaktu albo żeby dostatecznie szybko przerwać jedzenie przez nas soli ze słoika. My naprawdę wiemy doskonale, co dla nas zrobiłyście, choć nie zawsze chcecie się przyznać. Trudno jest chwalić się tym, że po nocy, w której zdarzyło się Wam kilka razy wywrzeszczeć w poduszkę: 'Dlaczego nie śpisz do cholery?' To i tak musiałyście wstać przed nami, żeby usunąć musztardę, którą zamazany został wczoraj telewizor albo sprawdzić, jak magnetowid zareagował na to, że przez otwór na kasety został nakarmiony proszkiem do prania. Każda mama wie, że te historie nie są zmyślone, a my udajemy, że to się nie stało. Ale stało się i to Wy naprawiałyście zawsze to wszystko, i za to wielki szacunek. Więc jeżeli kolejnym razem Ktokolwiek z Was zobaczy kobietę, która ma na sobie koszulkę, tył naprzód, w dodatku z zaciekiem, przyklejone do łydki, rajstopy zwinięte w kłębek, a jej włosy wyglądają tak, jakby myła je margaryną, to proszę Was dajcie jej spokój. U niej tak dostatecznie dużo się dzieje. Choć muszę przyznać, że znam kilka mam, które pięknie zemściły się za ten trud wychowania i potrafiły dojść do swojej pociechy, kiedy stała już jako nastolatek przy trzepaku z kolegami i powiedzieć: Kochanie, masz coś na buzi. Mnie. <laughs> no to zaczęliśmy od życzeń. A z okazji tego wyjątkowego święta, bo ja uważam, że Dzień Matki powinien być świętowany codziennie, chciałem Wam przybliżyć postać mojej mamy, chociaż dzięki innym odcinkom trochę już ją poznaliście. To dzisiaj wynotowałem sobie troszeczkę więcej. Wiem, że się nie obrazi, bo ona też, podobnie jak ja mam, to chyba po niej lubi jak ludzie się śmieją, więc poznajcie moją mamę. E. Więc tak jak mówiła Bridget Jones, że jej matka pochodzi z czasów, kiedy korniszony były wyszukaną przystawką, otóż moja matka prezentuje bardziej okres śmietany i masła. Ja mam wrażenie, że mamy jakieś, już Wam kiedyś mówiłem, francuskie korzenie, ponieważ moja matka używa masła w naprawdę iście francuską finezją. Śmietany podobnie, jej niedzielne obiady promiażdżycowe składają się praktycznie ze wszystkich produktów, produktów, potraw, które zawierają jedno albo drugie, a nierzadko oba. Ja Wam powiem taki przykładowy zestaw. To są ziemniaki z masłem i śmietaną, tłuczone, mizeria ze śmietaną, bigos, pieczarki na maśle, schabowe, zasmażane buraczki i te ziemniaki obowiązkowo polane są tłuszczem od smażenia kotletów. Jako deser i popitka jest kompot z taką ilością cukru, która pozwoli, pozwala zabić tę ilość soli, która jest w całej reszcie. Ale no nie mogę ukryć, że to jest naprawdę pyszne, chociaż mało zdrowe. I nie przeszkadza to na przykład mojej mamie dziwić się za każdym razem, kiedy wracają z ojcem od lekarza, i zawsze się zastanawia mówiąc: Kurczę, Waldek, skąd u nas jest taki fatalny stan żył? No, zagadka ogromna. E, każdy dzień, tak jest po dziś dzień, a ja wspominam dzisiaj tę moją mamę z dzieciństwa, więc każdy dzień zaczyna od suszenia włosów. Ona ma taką małą, niepozorną suszarkę, ale która wydaje dźwięki podobne natężeniem do agregatu prądotwórczego. A moja matka, podobnie jak ja, chociaż chyba nawet bardziej, wstaje bardzo wcześnie. I nie przeszkadza jej to nie robi tego w łazience tylko lubi przyjść do pokoju ze swoim małym lusterkiem, suszarką i kosmetykami i rano układa włosy no i włącza tę suszarkę a przysięgam Wam, że to jest naprawdę turbina i. Wtedy w całym domu roznosi się zapach lakieru do włosów, no i słychać te, te suszarę. Jak byłem u niej ostatnio, to nie przeszkadzało jej nawet o siódmej rano myć w blaszanym zlewie, w metalowym zlewie blachy po pieczeniu mięsa, więc ona lubi, żeby wszyscy wstawali podobnie jak ona. Więc szybciutko trzeba się do tego przyzwyczaić, jak się jest jej gościem. I robi na przykład taki myk, że puka do pokoju i mówi, o, nie śpisz już, a i tak trzeba przecież otworzyć oko, więc mówi, to może napijesz się kawy. Ja więc mówię, że kawy jeszcze nie, ale jak już się obudziłem, to chętnie się wysikam. I wystarczy pójść do łazienki, jak się wraca, to na łóżku są już. Pościelonym, oczywiście, łóżku są już idealnie poukładane poduszki w ilości, takiej, że nie ma się serca tego ściągać, więc trzeba do niej dołączyć na kawie. A dekoracje z poduszek wieńczy miś 2D. 2D to jest jego imię, nadane przez wnuczki mojej mamy ponieważ moja matka przysypia popołudniami na tym misiu i jemu się już zrobiła płaska twarz, więc jest tak naprawdę dwuwymiarowy, więc na narożniku na mojej matki siedzi miś 2D. Teraz jest jeszcze chyba owieczka 2D, o ile dobrze pamiętam. W dzieciństwie moim moja matka tak naprawdę zawsze była absolutnie multizadaniowa. Była kierownikiem ogromnego sklepu. I trzęsła naprawdę sporym personelem, musiała, musiała to ogarnąć, a dodatkowo, tak Wam powiem, jak ją widzę, kiedy, kiedy wracała do domu. To ona potrafiła wejść do domu, odwiesić, wszystko robiła jednocześnie i automatycznie. Odwieszała futro do szafy, sprawdzała stan nawodnienia w kwiatkach na trasie korytarz-kuchnia, włączała czajnik na herbatę, soliła wodę na makaron, jednocześnie instruując ojca jak ma siedzieć, sprawdzała psa miskę, a przy okazji planowała oczywiście wszystkie wakacje, remonty domu albo nawet kupno samochodu. Wszystko, wszystko. Moja matka była feministką niezależną, zanim to jeszcze było modne, więc naprawdę była mega multizadaniowa. Ja mam wypisane myślnikami charakterystyczne dla niej rzeczy, więc i dostanie mi się za to chyba trochę. Ej, no to jedziemy dalej. Ej, moja matka nie czyta etykiet. Kiedyś wam już mówiłem w przypadku jakiegoś jednego produktu, ale takie rzeczy zdarzają się nagminnie. Ona potrafi wykąpać się w balsamie do ciała, umyć zęby kremem do golenia, pod makijaż nałożyć krem do stupa, kremu pod oczy użyć jako balsamu i wysmarować cały na przykład. Ma też jedyny, który rozpoznaje kosmetyk, to oliwka bambino dla dzieci, którą stosuje zamiennie, jako wszystko do wszystkiego. Zawsze łazienka u mojej matki pachnie tym dziecięcym olejkiem. Cierpiała zawsze na brak inspiracji do robienia obiadów, do czego przyzwyczajeni byli nawet moi koledzy, kiedy byłem nastolatkiem, bo na przykład, jak wracałem z jakimś kolegą ze szkoły i on mówił: To idziemy do ciebie, to nagle zatrzymywał się na klatce i coś mam rotał pod nosem. Mnie to nawet nie dziwiło, bo ja doskonale wiedziałem, że oni, oni już znają moją matkę i wiedzą, że muszą się przygotować, bo po wejściu wyglądało to tak, że moja matka mówiła: Dzień dobry, Grzesiu, co mama robi na obiad? To on mówił dzień dobry pani Zdisiu, krupnik z razy, kasza i surówka z kiszonej kapusty. I wtedy ona mówiła, no dobrze, super, to możecie uszyć do pokoju. Zawsze wszystkich wypytywała o inspirację do jej obiadów, bo ciężko jej było. Samolot mi przeleciał nad głową. No dobrze, do, bo brakowało jej tych pomysłów na obiad. Na wakacje, na które jeździliśmy całą rodziną, moja matka zabierała wszystko swoje. Absolutnie nie tolerowała tego, że, żeby używać innych rzeczy, więc takie rzeczy nawet jak pościel, talerze, garnki, praktycznie połowę naszego domu. My najczęściej wakacje spędzaliśmy w Ślesinie, oddalonym od Kalisza o jakieś 80 km. I ojciec musiał obracać dwa, a nierzadko trzy razy, bo on musiał zawieść moją matkę, potem ten cały majdan w samochodzie, no i przyjechać jeszcze po dzieci. A to w różnych kolejnościach robił, ale czasami jeździł w tej z powrotem, ponieważ moja matka na, w czasach używała tylko swoich rzeczy. Potem musiała z tym podobnie wrócić. Więc e, takie rzeczy jak talerze czy coś, no to trzeba było z powrotem przywieźć, więc też nie dało się tego zrobić za jednym razem, bo mieliśmy tylko dużego Fiata. Albo aż to nie, to nie był mały samochód. A propos talerzy, yy, dostała ode mnie już kilka lat temu zestaw porcelany, taki elegancki, i nie daje się namówić do tego, żeby używać go zwyczajnie codziennie i cieszyć się tym, tylko yy, jest na niego wyznaczona specjalna szklana witryna w dużym pokoju, gdzie poustawiane są też, <laughs> w... <laughs> przepraszam, gdzie poustawiane są te wszystkie filiżanki i dzbanki, tak jak w Muzeum Narodowym i yy, no naprawdę z wielką niechęcią wyciąga to, kiedy już musi kilka razy w roku. Do tego jest jeszcze zestaw sztućców w walizce, które też są z powrotem oczywiście do walizki chowane. Po każdym użyciu i starannym wytarciu. Kiedy jej mówimy na przykład, że mama zaprosi jakąś koleżankę i jak pijecie herbatę, no to wyjmij te filiżanki. Ona uważa, że kubki absolutnie do tego wystarczą, a porcelana, nie wiem. Jak, jak kilka rzeczy w tym domu czeka chyba na koronowaną głowę, żeby po prostu wyjąć ją i korzystać z niej normalnie. Jest jeszcze kolejnym myślnikiem język, którego używa moja matka, jest tak naprawdę zrozumiany przez małą część rodziny i kilkoro najbliższych przyjaciół mojej matki, bo ona mówi bardzo często szyfrem. Mam kilka przykładów dla Was. Na przykład mówi, że w Nowym Jorku zawaliły się wieże Intercity. Co tu akurat łatwo rozkminić, bo chodzi o World Trade Center? Ale na przykład kiedyś stałem z nią w kolejce do kiosku, jeszcze tego, gdzie mieszkałem z nimi. I moja matka mówi do kioskarki. Kioskarka jest wtajemniczona i mówi podobnym językiem, jak moja matka była. Bo to było jakieś 20 lat temu. I na przykład mówiła: Poproszę Eget Show. No właśnie, Head and Shoulders. Albo mówiła, że jak kiedyś rozmawia z jakąś koleżanką, to powiedziała, że córka choruje na przestrzeń. Co oznacza, że moja siostra ma po prostu klaustrofobię. <grym> Albo jeszcze inne zdanie: Jaka szkoda, że zmarła piosenkarka Kniukniu Humston? I nie myślcie sobie, że to jest takie łatwe i od razu, żeście to rozgryźli. Chodziło o Amy Winehouse. Jak wiele kobiet w jej wieku, moja mama ma prawie 70 lat, zdarza jej się, i to nie jest jakieś wynikające z nienawiści jakiejkolwiek, tylko po prostu z wychowania i no innej poprawności w jej czasach, zdarza jej się rzucać rasistowskie obelgi. Więc na przykład mówi Murzyn mnie badał na mamografii więc jak jej tłumaczę, mamo nie można mówić murzyn, bo tak się nie robi, muszę Wam przytoczyć całą historię. Otóż do Kalisza przywieźli jakichś studentów medycyny w takim specjalnie przygotowanej do tego ciężarówce i na osiedlu u moich rodziców robiono badania mammograficzne. Można było iść się przebadać. Do czego tu dygresja? Dzisiaj jest święto mam. Wśród moich najbliższych przyjaciół i rodziny ostatnio dwie osoby zmagały się. Właśnie z problemami wynikającymi z braku kontroli, dostatecznych, dostatecznej kontroli piersi. Więc proszę Was dzisiaj z tego święta, jeżeli nadal chcecie o nas dbać i, i dbać o wszystko, tak jak, jak to macie w swoim zwyczaju, najpierw zadbajcie o siebie, bo, bo nie da się inaczej. Proszę Was wszystkie, moje słuchaczki, mamy moich słuchaczek i, i chłopaków, którzy tego słuchają. I wszystkie wasze znajome, po prostu namówcie ludzi, do kobiety, do częstego badania piersi, bo to naprawdę może zapobiec tragedii, jeżeli dostatecznie wcześnie się o tym dowiedzą, że trzeba zaradzić. Bardzo proszę. Już wracam do odcinka, ale, ale naprawdę chciałem. Dziś jest takie święto, że naprawdę musicie przede wszystkim zadbać o siebie. No i wracamy do, do badań, których, na które poszła moja mama. Otóż przywieziono grupę studentów na do Kalisza w jakimś, jakiejś ciężarówce. No i studenty, studenci byli też z wymiany, więc był jakiś czarnoskóry chłopak, z którego prawdopodobnie zadrwili sobie jego koledzy, ucząc go kilku głupich tekstów, które on powtarzał tym badanym kobietom. Niemniej jednak no oczywiście badania robił dobrze, tyle, że, że po polsku mówił słabo. Bo jak zapytałem mamy, bo ona przyszła cała przerażona i mówi, Murzyn mnie badał. Nie mówię, mamo, no przecież jaka to różnica? Nie Murzyn, tylko czarny chłopak. I co za różnica, czy, czy czarny, czy nie czarny, ważne, że cię zbadał. Skoro go dopuścili do badań w Polsce, to po polsku chyba mówił. A ona mówi tylko dwa słowa. Daj cycek, daj cycek. No więc chyba ktoś sobie z tego chłopaka zażartował. Przepraszam, napiję się herbaty. I w ten sposób odzywał się do pacjentek. No i trafił akurat na moją matkę, co pewnie miał przypisane. Zbiera też figurki. I głównie zwierząt, i ma tego w domu całą menażerię. Tam stoją wszelkiego rodzaju osiołki, owieczki, zajączki i jerzyk. Jerzyk jest najważniejszy, ale kiedyś właśnie siedziałem i mówię do niej, że mogłaby się części tego pozbyć. Wtedy by było ładnie widać te wyjątkowe, a nie tym całą menażerię trzymać na, na meblach. Poza tym musi to wszystko podnosić i wycierać co dwa dni, ale to akurat lubi. Więc odpowiedziała mi wtedy, że. To z których niby miałabym zrezygnować. No i wybierałem te najbrzydsze, więc ona w przypadku jednej chyba wtedy, nie wiem, kaczki, mówi, tej nie wyrzucę, bo na niej jest napisane Golgota. Mówię, to nie jest Golgota, tylko Good Luck. A ona mi to, co to znaczy? Więc jej mówię, że powodzenia. To już na pewno nie wyrzucę. A w przypadku napisów i też na zwierzętach, akurat Good Luck, przypomniało mi się, kiedy moja matka pracowała u rzeżnika, miała taką fajną, wielką różową świnię postawioną na lodówce. I na niej było napisane Good luck. I kiedyś jakaś kobieta, która tak angielski znała, podobnie pewnie jak moja matka, weszła do rzeżnika i powiedziała, że wstydziłaby się pani takie rzeczy wypisywać, kiedy klienci stoją tu w kolejce. Więc moja matka, nie mając pojęcia, co na tej świni jest napisane, schowała ją na zapleczu, jeszcze się czerwieniąc ze wstydu, że coś tam miała napisane. Sytuację dopiero wyprostowała moja siostra, która wparowała i wyniosła świnię z powrotem, tłumacząc matce, co tam jest napisane. No ale. Widać, nie wszyscy ogarniają. Jesteśmy też bardzo głośni. Moja mama jest, ale, ale ja przez nią też. Może tato nie, ale no śmiech w mojej rodzinie kobiet rozpoznaje się z daleka. I przypomniało mi się, jak ówczesna sąsiadka, kiedy jeszcze mieszkaliśmy w Starym Bloku, moja przyjaciółka, z którą spotykam się do dzisiaj przy każdej wizycie, kiedy jadę do Kalisza, to kiedyś jej chciałem opowiedzieć, kiedy wyszliśmy wieczorem na drinka, chciałem jej opowiedzieć, co się działo po południu u nas w domu. A ona mówi, Kuba, przecież ja to wszystko słyszę. Więc mówi, jak słyszysz, to my naprawdę jesteśmy tacy głośni. A ona mówi, jak twoja mama codziennie wychodzi z domu, to krzyczy w środku, to ja już idę. Później na klatce mówi, cholera, jak zimno, po czym śpiewa do samego parteru. No więc Kinga nigdy nie, nie miała wątpliwości, czy u sąsiadów wszystko w porządku, bo doskonale, przepraszam, doskonale wszystko wiedziała. Kolejnym myślnikiem jest hobby. Otóż y, hobby mojej matki są firany, chodniki, obrusy, wszelka bielizna pościelowa, y, serwetki, kwiaty to te, co mam wypisane. Jeżeli ktoś. Y, ona ma tyle pościeli i ma trzy szafę w ogromnym korytarzu, która jest wypełniona y, jest bardzo głęboka, więc ma po, nie, nie tak, że jedną warstwę. Tych, tej bielizny pościelowej, tylko tam są chyba dwie warstwy, że jedna jest zasłonięta drugą. Podejrzewam, że sama prawdopodobnie nie wie, co jest z tyłu. Jak zawsze mi się przypomina, jak w filmach, nie wiedzieć czemu, jak jakaś kobieta rodzi, to, to zawsze ktoś krzyczy: dajcie prześcieradła i gotujcie wodę. Moja matka byłaby w stanie taki yy, naprawdę taki XIX-wieczny szpital, to chyba zaopatrzyć na kilka miesięcy we wszystkie tekstylia, bo ona ma tego mnóstwo i też nie pozwala. Żeby do tego zajrzeć i, i część z tego wyrzucić, po prostu dokłada e, cały czas świeżych rzeczy. Kwiaty, no kwiaty, to jest absolutny konik mojej matki, u niej ma ogromną rękę do tego, więc kwiaty doniczkowe, które u większości. Przepraszam, które u większości ludzi są po prostu zielone, u niej kwitną normalnymi kolorowymi kwiatami. I to totalnie od czapy w dziwnych porach roku. Ona ma też w nosie totalnie przesadzanie, że te kwiaty przesadza się wiosną, te jesienią po prostu robi to na czuja. Jak coś jej się nie podoba, to nagle wysypuje ziemię z doniczki i, i sama je przerabia, i zawsze u niej w domu stoi pełno ciętych kwiatów. Na wszystkich możliwych powierzchniach stoi wazon, wypełniony kwiatami, co akurat naprawdę jest bardzo przyjemne, ale. No, tak jak mnie można zostawić na przykład w supermarkecie na dziale z proszkiem do prania, i ja będę szczęśliwy tam sobie stał i wąchał. Tak, moją matkę można zostawić w kwiaciarni, i też wiadomo, że nigdzie dalej nie pójdzie, bo będzie naprawdę szczęśliwa. Jeżeli na przykład jakąś firanę powiesi nową, a ewentualnie każe ojcu, nie wiem, przetrzyć, albo poprzestawia kwiaty, to wtedy udaje kiedyś udawała, że idzie z psem, chociaż po południu i wieczorami zawsze wychodził tato to matka wtedy nagle zapinała psa na smycz i udawała, że idzie z psem, a teraz yy, mówi, że idzie ze śmieciami. Śmietnik tak naprawdę jest w zupełnie drugą stroną, a matka z zawiązanym na supeł workiem obchodzi blok dookoła, bo tak naprawdę chce zobaczyć, jak z dołu wyglądają jej okna i czy Firana się układa tak, jak trzeba, czy żrandoł się bardziej błyszczy, ewentualnie czy widać dostatecznie kwiaty, tak jak chciała je wyeksponować. Zdarzyło mi się nawet kiedyś zadzwonić i odebrała telefon. Jeszcze chyba mieszkałem w Warszawie i odebrała telefon, po czym mówi: Teraz nie mogę rozmawiać, bo wieszam Firanę. Mówię, prosiłem cię, żebyś już nie wchodziła na drabinę, bo ci się kręci w głowie. Dlaczego ojciec nie wiesza? A ona mówi. Ojciec wieszał pierwsze trzy razy. Ojciec się po prostu wkurzył, bo jak za każdym razem mówiła źle od nowa. No to w końcu zostawił te żabki, delikatnie mówiąc, położył firany i powiedział: To wieszaj sobie sama, no więc musiała sama na tę drabinę wejść. Podobnie z podłogą, która myta jest kilka razy dziennie, na co mój ojciec już absolutnie nie reaguje. I po prostu podnosi nogi za każdym razem, kiedy ona jedzie z tym swoim płaskim mopem. Jest jeszcze serwetka w korytarzu. To jest kilka takich rzeczy, których nie mogę rozgryźć. Nie wiadomo, jaki jest, jaki jest sens tej serwetki, ponieważ jak na przykład się wejdzie do mojej matki, do korytarza, który jest spory, no to jak się na przykład ma zimą na sobie puchową kurtkę, w jakiej ja najczęściej przyjeżdżam i się obracam, witając się, bardzo często zdarza mi się zrzucić tę serwetkę na podłogę, więc ona, pomimo tego, że czeka na mnie pół roku albo więcej, kiedy przyjadę, to natychmiast mówi: O rany, jak Ty przyjedziesz, to jest od razu taki bałagan. <grym> Nie jest to najlepsze przywitanie, ale no trzeba bardzo uważać, bo nie lubię, jak ta serwetka <laughs> jak ta serwetka z tego z tego, e, tej komody, chyba to się nazywa, z tej komody spada. No i tak jak mówię, podłoga jest myta kilka razy dziennie, nie wolno ruszać serwetek. Także moja matka uważam teraz, jakby miała wrócić do życia zawodowego, najlepiej odnalazłaby się chyba w muzeum narodowym. Myślę, że to jest takie miejsce, które pod względem czystości by jej odpowiadało. I jest jeszcze konieczność y, wieszania. Kurtki na wieszaku i odwieszania tego do szafy. Za niezrobienie tego bardzo poważne sankcje grożą, bo tu jest zagadka, bo wieszak jest. zagadką jest wieszak, który wisi w korytarzu, ponieważ skoro wszyscy muszą i tak wszystko powiesić na wieszaku i schować do szafy, to w jakim celu jest tam wieszak? Podejrzewam, że podobnie jak porcelana czeka po prostu na koronowane głowy. To jest zagadka, nie mam pojęcia, kto i kiedy dostąpi zaszczytu powieszenia na nim swojego okrycia. Podobnie jest ze zdejmowaniem butów. Moja matka może na mnie czekać 6 czy 8 miesięcy i krzyczy e, szczęśliwa, kiedy mnie zobaczy z daleka synek. Po czym od razu wykrzykuje buty, żebym się nie zapędził. Czasami w zawiązanych jeszcze butach nie wszedł do domu. Buty należy zdjąć przed domem. Można ewentualnie, jak ktoś nie lubi chodzić na boso. Albo w skarpetach może skorzystać z bardzo bogatej kolekcji łapci, które moja mama kolekcjonuje w, właśnie w tej komodzie, na której leży serwetka i można sobie wybrać dowolne łapcie. Ale buty ściągać muszą wszyscy. <laughs> Opowiadałem Wam chyba kiedyś już jak na jedną z imprez przyszła siostra mojego ojca i matka otworzyła drzwi trzymając rękę na futrynie i mówi no to ściągaj buty. A tamta mówi, że ale to są kozaki, które mi pasują do całości. Moja matka ma urodziny w listopadzie, nie, ale się wkopię teraz, <grym> ale ona nie wie kiedy mam ja, albo w lutym, w każdym razie w obu tych miesiącach jest taki syf na dworze, że i tak nie wolno, nie wolno, cholera listopad? Nie wiem, e, w każdym razie pamiętam przynajmniej kiedy jest dzień matki. E, no i trzymała rękę na futrynie, więc mówi do niej. No super. On tam mówi, że to są kozaki, które pasują jej do całości. Ona mówi świetnie wyglądasz, ale teraz je zdejmij, bo wchodzisz do domu. A tamta mówi nie zdejmę. Ona wie jak nie zdejmiesz, to nie wejdziesz. No i się pożegnały. Więc ojciec z połowie imprezy się skapnął, że kogoś brakuje. Mówi do mojej matki, a gdzie jest moja siostra? A matka mówi, musiała wyjść. <laughs> nie zastosowała się. Buty u mnie w domu się ściąga. Jest jedna osoba. Która dostępuje tego zaszczytu wejścia w butach do domu To jest ksiądz, który raz w roku przychodzi po kolędzie I to też nie jest tak, żeby on se mógł swobodnie w tych butach popylać po całym domu On ma trasę dokładnie wyłożoną folią od drzwi wejściowych do dużego pokoju, i też, żeby mu na myśl nie przyszło, żeby zapędzać się gdzieś w boczne pokoje, bo natychmiast zostanie zawrócony na, na właściwą drogę. I zanim Gęsiego muszą wyjść ministranci, żeby też nie myśleli, że będą tutaj rozchodzić się po całym mieszkaniu. Wszyscy wchodzą w butach, ale stoją na przygotowanych dla nich folii. Nie ma bata, żeby po białych wykładzinach mojej matki łazić w butach. Poza tym, po kolędzie też się chodzi jakoś na początku roku, kiedy w Polsce jest jeszcze syf na dworze, więc to jest zupełnie zrozumiałe. I tak jak Wam mówiłem, moja matka bardzo lubi, bardzo lubi porządek i nie ma problemu nawet, żeby sprzątać u kogoś. E, kiedyś, pamiętam, moja siostra e, na początku miała z tym problem, kiedy, kiedy jeszcze była... E, e, zaraz po ślubie, że, że matka przychodzi do nich, kiedy gdzieś wyjeżdżają mi grzebie i po szafkach i wszystko przekłada. Potem, jak już miała dzieci, to nawet specjalnie ją tam napuszczała, żeby jej trochę posprzątała. Ja pamiętam jedną wizytę w Warszawie, kiedy mieszkałem, przyjechała do mnie matka i miała zapowiedziane, że może przyjechać tylko pod warunkiem, że niczego nie dotknie. Będzie obsługiwana i ma się po prostu zrelaksować. Więc pamiętam, leżała kiedyś na balkonie i mówi, że miała by ochotę na kanapkę, więc mówię, że jej zrobię. Ona mówi, że ona bardzo lubi to robić, więc sama pójdzie. I została przyłapana od razu z miotłą e, w kuchni, bo powiedziała, że tak strasznie nakruszyłam. Więc po pierwszym upomnieniu, jak powiedziałem, że pójdzie do hotelu, co byłoby karą ogromną, bo w hotelu sprzątać się nie da. E, Powiedziała, że już niczego nie dotknie, i nie będzie sprzątała, no ale niestety dostała moją sypialnię do spania i nie miałem nad tym kontroli, bo ja spałem w salonie, więc jak rano poszedłem ją obudzić, to się okazało, że nie poszła spać tak szybko, tylko już za zamkniętymi drzwiami posprzątała mi w szafie i poukładała pościel. No więc, no, ma to w genach i, i, i nie da się z tym walczyć. Powiem wam jeszcze, a dalej mam napisane. Moja matka żyje głównie po to, żeby organizować święta. I tu wracając jeszcze do tej poprzedniej rzeczy sprzątania, jak, ponieważ ona w tym okresie jest trudniejsza niż zwykle i naprawdę widać, że e, nie wiem, czy w większej części sprawiają jej te święta przyjemność, czy w większej części ją stresują. Więc kiedyś postanowiłem, jakieś kilka lat temu, że zabierzemy całą rodzinę i zaprosiłem wszystkich na święta do, do hotelu w górach. Mieliśmy spędzić te święta tak, żeby nikt nie musiał nic robić, i jedyną e, rzeczą, którą musimy, to po prostu pamiętać, żeby ładnie się ubrać i zejść na przygotowaną Wigilię w hotelu. No więc niespecjalnie przypadło... Ja kiedyś zrobię odcinek osobny o tych świętach, bo to był wyjątkowy czas ja tylko sobie narobiłem większego kłopotu i, i większy był cyrk niż z tym, jakby te święta odbywały się w domu. Ale ona naprawdę rozważała to, żeby iść do kuchni i zapytać, czy nie można w czymś pomóc, bo samo siedzenie w pokoju hotelowym bardzo jej nie odpowiadało. Kiedyś też wpadła na pomysł... Zwolnienia jest z tego obowiązku. Sekundę napiję się. Z tego obowiązku chciała ją zwolnić moja siostra, ponieważ no, dysponowała wtedy już dużo większym mieszkaniem niż moja matka, więc postanowiła zorganizować te święta u siebie. Ale no, też szybko żałowała tej decyzji, bo matka siedząc przy stole mówiła na przykład przy Barszczu, a tak niby niechcąco i niby delikatnie, ale to jest takie delikatnie, kiedy stają ci włosy na plecach, jak moja matka mówi. To taką masz tylko wazę, ja mam inną. I tu jeszcze moja siostra starała się utrzymać atmosferę świąteczną i nie wybuchać, chociaż one we dwie to jest naprawdę dobry zestaw. A to na przykład, jak mówiła już, no ja inaczej bym podała u siebie rybę. To usłyszała, bo za chwilę pójdziesz do siebie i będziesz podawała u siebie. Ale po jednym roku zrezygnowała i wróciliśmy do tradycji spędzania wigilii w domu mamy. Teraz już na szczęście przeprowadziła się do większego mieszkania, więc nie ma tego dylematu, że gdzieś będzie więcej miejsca. No i, i, i święta zostały, zostały u niej. Ale ta relacja między nimi jest naprawdę wyjątkowa. Jeszcze mam tu zapisane przy hobby. Moja matka. Widziała już wszystkie filmy. Nie ma takiego filmu, którego by wcześniej nie widziała, i w każdym zna zakończenie. Nawet jeżeli zabierze ją ojciec do kina na jakąś nowość, co się zdarza bardzo rzadko, bo ona już na początku mówi: Przecież to było Waldek. Szczerze mówiąc, ciężko zaskoczyć czymś nowym w kinie, ale ona zakłada, że naprawdę już te filmy zna. Pamiętam, że nigdy nie dała się namówić do tego, żeby siedzieć z nami przed telewizorem, jak rodzinnie oglądaliśmy filmy, bo ona mówiła, że ten film już był tyle razy, że ona go zna, po czym. No trochę jej było szkoda, że 40 minut my siedzimy patrząc się w ekran, a ona gdzieś tam się krząta sama, więc chciała do nas dołączyć. To lubiłem się z niej nabijać, mówiąc na przykład, jak pytała, to powiedz mi o co chodzi ja będę oglądała z wami. To ja mówiłem jakieś głupoty na przykład, że to jest zakonnica, która stara się odnaleźć swoją siostrę, a potem się okazało, że ta, która miała być zakonnicą, tak naprawdę była prostytutką i matka mówi, no to jak na zakonnicę, to pięknie się zachowuje. I mieliśmy ubaw z tego, że ogląda film totalnie nie wiedząc o co chodzi. Chociaż i tak niespecjalnie ją to obchodziło, chciała po prostu e, spędzać z nami czas i się cieszyć. A jeżeli chodzi o oglądanie telewizji, to przypomina mi się kiedyś był taki głupi program w telewizji, nie wiem jakiej. W każdym razie jakiejś polskiej telewizji. To się chyba nazywało trudne sprawy. Polegało to na tym, że ludzie przychodzili do telewizji. <laughs> Przepraszam, ludzie przychodzili do telewizji, się przepraszać. Jak na przykład pokłóciło się dwóch sąsiadów, to zamiast jak normalni ludzie podać sobie łapę przez płot i powiedzieć przepraszam, to oni woleli iść do telewizji, zrobić z tego cały teatr, dawać sobie kwiaty, płakać i rzucać się sobie w objęcia. To było tak żenujące, że pamiętam, że przy pierwszym odcinku siedzieliśmy na kanapie we trójkę. Ja, mój tato, i między nami mama. I mama siedziała oparta łokciami, łokcie miała oparte na kolanach, y, pięści pod brodą zaciśnięte, i ryczała tak, że wycierała się już chyba prześcieradłem. A my na tej kanapie byliśmy odsunięci, y, od, y, w sensie odgięci do tyłu, żeby ona nie widziała, że powstrzymujemy się od śmiechu, bo program był naprawdę żenujący. Ale ona ryczała na nim strasznie, i bardzo jej to. Ona zresztą bardzo lubi płakanie. Takie hobby ma chyba też trochę, więc oglądała ten program. I mam tu jeszcze zanotowane wegeta, ponieważ moja matka, ale co jeszcze będę mówił o gotowaniu, ale wegety dodaje do wszystkiego. Absolutnie I to jest, jest to jej ulubiona potrawa. Także jeżeli nie jest francuską, to, to może jest, ma jakieś czeskie korzenie. Wegety dodaje do wszystkiego. Mamy z tym też związany jeden incydent nieciekawy, ponieważ kiedy ja kończyłem szkołę gastronomiczną i chciałem się kilka razy popisać w domu, że coś ugotuję, to ona i tak nie wierzyła, że można ugotować coś dobrego, nie dodając wegety. I, i pamiętam, że kiedyś jedliśmy... To był strogonów, którego jedliśmy na obiad w niedzielę i ona siedziała z jakąś taką szyderczą miną więc mówię, no i widzisz, że można jednak ugotować coś, co jest dobre, a nie musi zawierać wegety? To powiedziała wtedy, dosypałam jak poszedłeś do ubikacji. No i było nieciekawie, e, obraziłem się wtedy mocno, no ale taka już jest. No, teraz chyba wie, że jednak, że jednak tego się nie robi e, i stara się otwierać na nowe rzeczy w kuchni, o czym za chwilę Wam też powiem, jak to się robi. Ale wspomniana relacja mojej matki z siostrą z Continent e, też... E matką dwójki fantastycznych dzieci. Też dzisiaj życzenia wielkie dla niej. Ta złożona relacja między nimi zaczęła się od incydentu, kiedy w dzieciństwie moja matka pogryzła moją siostrę w sklepie, ponieważ ta nie chciała założyć kaloszy. Moja matka raczej słabo przewierała w argumentach i nie, nie szukała daleko jakichś sposobów, po prostu ją ugryzła, żeby ta chciała te kalosze założyć. No i założyła. Wysłała też moją siostrę kiedyś na kolonie. I tu muszę powiedzieć młodszym słuchaczom, że kiedyś zbieranie plakatów to była bardzo trudna rzecz, ponieważ wszystko było niedostępne, a moja siostra uzbierała tych plakatów tyle, że udało jej się wyplakatować cały swój pokój od podłogi po sufit, wszystkie ściany, czego moja matka bardzo nie lubiła i namówiła ją na to, żeby pojechała na kolonie, za czym z kolei nie przepadała moja siostra. Ale jak wróciła do domu, to pokój już był malowany bardzo ładnie na biało, bo. W odróżnieniu od plakatów, biała farba była powszechnie dostępna i miała elegancką y, izbę przyjęć u siebie w pokoju zamiast kolorowych plakatów. Y, ten sam fortel zresztą zastosowała y, kilka lat później ze mną i akwarium. O, i puszkami, ponieważ kiedy miałem y, fazę na akwarium, to ona uważała, że to akwarium śmierdzi w domu. I jak wróciłem z kolonii, ja z kolei lubiłem na te kolonie jeździć, ale jak wróciłem, to ona y, w akwarium stała już Doniczka z Paprotką. I powiedziała, że ryby niestety zostały przekarmione i zdechły, a nie mogła przestać ich karmić, bo ciągle na nią patrzyły. Puszki mi wywaliła, bo powiedziała, że nie będzie mieszkała na śmietniku. Z perspektywy czasu rozumiem to, ale pamiętam też jakim trudem było uzbieranie 300 puszek, więc... No, ona miała inne sposoby, żeby nas do, do tych swoich racji przekonywać. Przed ślubem mojej siostry, wracając jeszcze do relacji ich dwóch, płakała chyba tydzień ona tak długo czekała na ten ślub i była bardziej szczęśliwa chyba z tego ślubu niż cała rodzina i z moją siostrą włącznie jak sobie przypomnę jest coś takiego jak to się nazywa błogosławieństwo że młoda para musi klęczeć w dużym pokoju no na... przepraszam <laughs> to było jak teatr młoda para musi klęczeć na poduszkach w dużym pokoju i teoretycznie chyba tylko rodzice państwa młodych powinni podejść i robić znak krzyża im palcem na czole E, chyba tak. I nie wiem, złożyć im życzenia, czy powiedzieć, że się ich błogosławi. E, no i ich pocałować. U nas matka zrobiła z tego oczywiście cały teatr, dodając inne obrzędy, bo oni chyba, z tego co pamiętam, to całowali jeszcze różańce. <laughs> o, przepraszam. E, różańce, a błogosławili ich wszyscy. Dziadkowie, nie wiem, przynajmniej nie ciotki i wujkowie, więc kto by się nawinął u nas w domu. Także tak błogosławionego małżeństwa, jak małżeństwo mojej siostry, naprawdę ze świecą szukać. Więc, e, no, ona przed tym ślubem, mówię, ryczała o mało się nie odwadniając, tydzień chyba i zabroniła nam się z czegokolwiek śmiać, bo to według niej to chyba nie miała być wesoła, e, wesołe święto, tylko mieliśmy być super poważni i, i super zestresowani, a my mieliśmy do tego trochę inne podejście. Więc, przepraszam. E, syczała. Syczała za nami w kościele, bo jak zobaczyła, że się śmiejemy, to tak syczała, że ksiądz patrzył na nią, a nie na młodą parę, a syczała dlatego, no bo mówię, ponieważ się śmialiśmy, a śmialiśmy się dlatego, że ja, będąc świadkiem mojej siostry i klęcząc za nią ubraną w wielką białą suknię, powiedziałem jej, że jest wieśniarą, bo przyszła do kościoła w cenie przyklejonej pod butem. Tej ceny oczywiście nie miała, ale ja miałem ubaw, bo nie jest łatwo obrócić się w takiej wielkiej sukni, a tym bardziej zdzierać sobie teoretyczną cenę z buta, kiedy patrzy na ciebie cały kościół, bo jesteś tego dnia najważniejsza. No i miałem bekę, że ona myśli, że ma cenę pod butem, a matka warczała na nas i, i syczała z pierwszej ławki, zwracając na siebie <laughs> uwagę. Jest też królową obciachu. To jest obciach, kolejny myślnik. I tu pierwszy, pierwszy punkt: opalanie się pod domem. Otóż moja matka uwielbia lato i słońce. Całe życie opalała się pod blokiem z psem. Nasz pies był wyjątkowy, ponieważ ja nie znałem nigdy drugiego takiego psa. To musicie sobie imaginować, że wygląda to tak, że moja matka leży przed blokiem. Na takim leżaku, który jest, ma materiał głęboko napięty nad samą ziemią, gdzie mieści się jej tyłek. Pod tym tyłkiem, który daje cień, stoi miska z zimną wodą, z której pies może się napić, kiedy potrzebuje, i moja matka leży z otwartymi dłońmi, rozłożonymi rękoma i dostawionymi nogami, tak, żeby chłonąć słońce jak najbardziej całym ciałem. A obok leżaka, na plecach leży pies, który ma brzuch do góry i wszystkie łapy podniesione podobnie jak matka. I oni potrafili przeleżeć tak całe lato dzień w dzień przed blokiem. Problem polegał tylko na tym, że moja matka opala się w podwiniętych szortach ojca i zwykłym, białym, bieliźnianym staniku. A mówiłem wam, że my mieszkaliśmy obok obu moich szkół. Moja podstawówka i szkoła średnia była chyba po 100 metrów od naszego domu, albo nawet mniej. Więc kiedy przed blokiem przechodziły moje nauczycielki albo profesorki, to moja matka nie miała problemu z tym, żeby wstać z tego leżaka, oczywiście na boso, wyjść na ulicę i rozmawiać o moich postępach w nauce z którąś z nauczycielek. I ja na przykład. rozmawiałem też z moimi kolegami ze szkoły, którzy ją widzieli. Teraz miałbym to w nosie, ale no, dla nastolatka to nie jest jednak łatwe. I. E no, i jak wracałem ze szkoły i zobaczyłem, że moja matka stoi na boso z rękoma opartymi na biodrach, w podwiniętych maksymalnie szortach ojca i w zwykłym koronkowym staniku. Rozmawia z moją panią od matematyki, no to trochę było słabo, ale tak robiła. Przychodziła też do mnie pod szkołę z psem, bo jak wyszła z psem, to postanowiła pójść, pójść po mnie do szkoły, a zakładała na siebie. Coś, co jej wpadło po prostu pod rękę. Teraz akurat to nie byłoby dziwne, bo ja widzę, że dużo Norweżek chodzi, zakładając na przykład Adidasy do czegoś eleganckiego, ale moja matka potrafiła przyjść, to się chyba nazywa, że była e, trendsetterką. Ona tylko nie miała Instagrama, ale mówię, no ona robiła wiele rzeczy, zanim to jeszcze było modne. Przychodziła po prostu do mnie pod szkołę, ubrana w wielkie futro. Adidasy i z psem na smyczy i mówiła: Chodź, synek, pójdziemy razem, bo tak daleko zaszłam, że już przyszłam po ciebie. Więc robiła i tak. I miała też swoje sposoby na, na, na policję. E już teraz nie, nie mają samochodu, moi rodzice, TATO już nie prowadzi, ale kiedy jeździli jeszcze po Polsce samochodem, moja matka miała sposób, ponieważ kiedy ojciec chciał sobie przycisnąć trochę i zatrzymywała ich policja, to ona robiła cały spektakl, do którego ojciec już był przyzwyczajony. Bo ojciec jest bardzo spokojnym człowiekiem, ale moja matka wtedy krzyczała, zagłuszając policjanta. Kiedy ojciec otwierał szybę, ona mówiła: proszę pana, bardzo dobrze, że pan nas zatrzymał, on jak wariat jedzie. Tutaj to jeszcze nic, ale wcześniej jak szybko jechał, ja się bardzo boję, ale co mam zrobić? Cholery z nim dostanę, mówię panu, on jest najmądrzejszy. A jak nas pozabija, to co to wtedy będzie? No i wtedy policjant wiedział, że nie przebije się przez ten monolog, więc brał ojca do siebie do samochodu. Po czym oddawał mu dokumenty i mówił, pan to już pewnie swoje, dostanie w domu. I wypuszczał go z powrotem. A po powrocie do auta ojciec słyszał od matki, i jak Waldek, dobrze? No i się cieszyli, bo wracali do domu bez mandatu. Takie mieli, mieli sposoby. Miała też swoje sposoby na wychowywanie dzieci. Jak wiadomo, że każda kobieta według siebie wie to najlepiej, ale tak jak wspomniałem, kiedy pierwszy raz matką została moja siostra, i podobnie jak większość młodych matek, całą ciążę chodziła z książkami dotyczącymi tego, jak właściwie być w ciąży, a potem jak urodziło się dziecko, chodziła z książkami, jak to dziecko wychować. Moja matka miała w nosie książki i całą tę literaturę, bo ona już nauczona wychowaniem dwójki dzieci wiedziała wszystko lepiej i. To jest fajne obserwowanie takiego starcia dwóch matek, takich z doświadczeniem i takiej, która dopiero zaczyna, chociaż dla nich momentami to było stresujące. Ale mówię, że relacja ich jest naprawdę wyjątkowa, ponieważ pamiętam, był taki początek, kiedy moja siostra przecierała wszystko przez sitko, karmiąc swoją pierwszą córkę. I przecierała wszystko, jakieś tam jabłka, nawet chyba kurczaka. No i kiedyś stała i mówi, że rozważam już, czy, czy nie wprowadzić. E nie wiem, jakiegoś owocu, czy warzywa do diety swojej córki, po czym zobaczyła szyderczą minę matki. Mówi, dobra, poddaje się, co jej dałaś. A matka mówi: Ja już ją od dwóch dni karmię pomidorówką z makaronem, więc to dziecko było szczęśliwe, bo jak jej matka, czyli moja siostra, karmiła ją jakąś papką bez smaku, a babcia już dawała kwaśną od pomidorów pomidorówkę i jeszcze kluski, które dawały jakąś tam strukturę do gryzienia, no to wiadomo, może u babci jadło się lepiej. Więc moja siostra się poddała i powiedziała: A rób co chcesz. Już mam dosyć e. rzeczona. Wnuczka ma też bardzo ciekawy album z dzieciństwa, bo była wyczekanym pierwszym takim małym dzieckiem po długiej przerwie w naszej rodzinie. I ona miała przeważnie tak od 7 do 11 włosów, ale ponieważ moja matka była spragniona strasznie wnuczki i zawsze marzyła, żeby ją czesać, to, to czesała ją na gminie i kupowała wszystkie możliwe dostępne ozdoby do włosów. E. Moja siostrzenica miała. Tyle ozdób do włosów, że naprawdę y, kolekcja spinek i gumek tego dziecka y, pewnie przerastała kolekcję jakiejś Włocha tej gwiazdy. Nie wiem, Willa's pewnie nie miała tyle rzeczy do włosów, ile miała moja siostrzenica. Y, kiedy była już starsza, znaczy miała kilka lat, jeszcze była malutkim dzieckiem, ale już była na tyle mądra, że wiedziała, że babcia tak lubi czesanie jej. Że kosztowało to dwa złote za jakiś tam określony czas, który ona przeznaczała na słodycze, więc moja matka płaciła dwa zeta swojej wnuczce, żeby ją móc czesać. Eee. Taką forcę dawała zresztą wcześniej mnie, jak ruszały mi się zęby, bo mnie przekupywała, że ona tylko dotknie tego zęba, bo ja chodziłbym z otwartymi ustami kilka dni i czekał, aż ząb wypadnie, ten ruszający się, a ona mówiła, tylko dotknę. I zawsze mi go wyrywała, na co ja się za każdym razem dawałem nabierać. Po prostu mamy mają jakiś dar przekonywania, i wyrywała mi te zęby, ale przynajmniej mi za nie płaciła. Więc nie było tak źle. A drugim wnuczkiem mojej mamy i, i drugim synem mojej, mojej siostry, ten znowu no, czesany nie był, ale nękany był jedzeniem. I pamiętam, jak on nie jest wielkim łasuchem, teraz jako już duży chłopak zaczyna odkrywać przyjemność jedzenia, ale w dzieciństwie jakoś niespecjalnie był fanem. I, I pamiętam, że zawsze taki szczupły, mały, stał z piłką nożną, też cały brudny na buzi i najczęściej słyszało się, jak mówi, znowu idzie z chlebem albo z bułką, bo babcia e, pokazywała to, jak go kocha głównie przez jedzenie, więc zawsze ganiała go, jak tylko go zobaczyła z okna, że gra w piłkę niedaleko jej bloku no to ganiała go właśnie z jakąś kanapką. Moja matka nie rozpoznaje także głosów w słuchawce, to jest kolejny myślnik i kiedy dostała pierwszą komórkę mieliśmy ogromny ubaw, bo dla niej ona musi zapytać kto dzwoni, ponieważ nie wiem jak, jak to się dzieje, ale ona nie, nie rozróżnia czy to jestem ja, mój szwagier czy mój ojciec. I kiedy ja z moim szwagrem na początku żeśmy to odkryli, to mieliśmy mega ubaw. Dzwoniliśmy do niej jako ludzie z radia, dzwoniliśmy mówiąc różne rzeczy, że jesteśmy z administracji, trzeba na przykład wyjść na balkon, wystawić rękę. I ona robiła różne rzeczy, te zabawę przerwał ojciec i powiedział, że mamy się nie wydurniać. Chociaż sam też się kilka razy nabijał, ale no, nie rozpoznaje tych głosów. I przepraszam, napiszę. I poza tym, że nie słyszy, kto do niej dzwoni, to numery też wybiera losowo na chybił trafił. Kiedyś zadzwoniła do mnie o 7 rano e, i mówi, że nie widziała, jak moje dzieci idą do szkoły. Więc jej odpowiadam, że ja nie mam dzieci. I to nawet jej nie zmyliło, że oczywiście chciała zadzwonić do mojej siostry, której dzieci nie zrobiły obowiązkowej rundy pod oknem babci, żeby pomachać idąc do szkoły, a ona już przed ósmą czekała w oknie, tylko w słuchawce odezwał się męski głos i nawet to jej nie zmyliło. I mówi do niej, żem się nie wydurniał, jak to nie mam dzieci. No ale się zdziwiła, ale zadzwoniła też kiedyś do mnie i pyta, o której będę na obiedzie. W związku z tym, że ja mieszkałem w Warszawie, ona w Kaliszu, mówię, że jak bardzo chcesz, żebym był na obiedzie, no to mogę być za jakieś 4 godziny wyzwała mnie, że nie będzie cały dzień sterczeć przy garach, idzie się opalać i będę sobie odgrzewał jak sam przyjdę. Oczywiście przekonana była, że rozmawia tym razem z ojcem. Co jeszcze można by napomylić? No, z siostrą trochę trudniej, ale też jej się zdarzało. Została też kiedyś wyróżniona wycieczką autokarową do Hiszpanii, ale ja dzisiaj dostanę za to. <laughs> Wydarzenie było bardzo dużego kalibru, ponieważ moja matka nigdy w życiu nie była tak daleko i została wyróżniona w pracy jako najlepszy pracownik, i miała jechać do tej Hiszpanii. I tu jest, przysięgam wam, autentyczny dialog, który ja pamiętam. E, stojąc, opowiadałem wam, jak e, wyglądało życie pod moim blokiem, jak wyglądały relacje między tymi kobietami, do których e, ja mówiłem, Ciocia. No więc, e, w, e, kiedy chwaliła się koleżankom pod oknem, Cioci Zuzi, mówiła: e, Słuchaj, Zuśka, jadę tak. Austria, Francja, Lazurowy Brzeg, aż do Hiszpanii. Na co? Serio? Zuśka odpowiada. Cholera, Zdziska, Austria, kangury zobaczysz. <laughs> podróżowanie nie było tak przystępne jak teraz, chociaż to zdanie głupio brzmi, bo teraz w ogóle jest niedostępne, ale no w większości byliśmy już wszędzie. Ja przysięgam Wam, że to były proste kobiety pracujące. Ich mężowie pracowali w zakładzie, w którym naprawdę niewiele się zarabiało. One nawet jak miały dobre prace, no to to życie nie było takie różowe, a podróżowanie nie było tak przystępne i dostępne. Teoretycznie jak teraz, więc no nie dziwcie się, że jak ktoś jechał przez lazurowy brzeg do Hiszpanii, to koleżanki dziwiły, dziwiło, że zobaczywał w no ale, ale tak się działo. Nie miała też nigdy problemu z prywatnością i nie uznawała tego za coś koniecznego u własnych dzieci, więc przeszukiwała mój pokój i plecak na gminie. Potrafiła też czytać moją korespondencję. Pamiętam, że... Znalazła kiedyś prezerwatywy w moim plecaku. I oczywiście zamiast powiedzieć mi o tym, albo w ogóle nie mówić, jakby należało, schowała je do kieszeni i poczekała ze spektaklem aż do niedzielnego obiadu, kiedy cała rodzina siedziała w niedzielę, ona wysypała prezerwatywy na środek stołu i myślała, że doczeka się poklasku i jakiegoś, jakiegoś wsparcia. Okazało się, że i mój ojciec, a przede wszystkim moja siostra powiedziała, że zamiast kraść mi te prezerwatywy, powinna mi je sama kupić. Więc uważała, że, że jesteśmy nienormalni i, i, i tak nie powinno być, bo, no bo ona uważa inaczej, ale nie podobało jej się to, że wtedy nie, nie, nie było e, wsparcia, tylko wszyscy trzymali moją stronę. Tak mi się teraz przypomina o szanowaniu prywatności. W Norwegii jest tak, że. E, Podobnie jak, jak w Ameryce, ludzie robią na święta takie piękne zdjęcia rodzinne. Wiecie, przy kominku, jak mama siedzi w eleganckiej czerwonej sukience, obok stoi tata, dzieci na dywanie, z tyłu kominek, choinka i to wszystko tak pięknie, świątecznie wygląda i ludzie robią takie właśnie zdjęcia w formie kartki. W formie kartki świątecznej. No i miałem okazję ostatnio jechać wyciągiem narciarskim właśnie z moją przyjaciółką norweską i jej córką i no i mówię do niej: Wysłuchaj, ale przepiękne zdjęcie mieliście rodzinne teraz w święta. I jej córka się wychyla za matki, a to jest malutka dziewczynka i mówi: którą w norweskiej szkole już uczą, co to jest prywatność. I jej matka prawdopodobnie nie czyta jak moja listów i nie grzebie jej w plecaku, ale ona pyta: A skąd on wie, jak wyglądaliśmy na tym zdjęciu? Ja mówię, bo widziałem was na Facebooku. No więc ta dziewczynka mówi do swojej matki: Jakim prawem umieściłaś zdjęcie na Facebooku ze mną, nie pytając mnie o zgodę? No więc moja koleżanka, tutaj patrzyłem na nią przez pryzmat mojej matki, spojrzała na mnie i mówi wyobrażasz sobie? Taki gówniarz i ci powie, czy ja, że ja mam się pytać. Mówi, jeżeli ci się nie podoba, to w przyszłym roku zastawię cię choinką. No więc gdzieś tam e, przebłyskują jeszcze takie stare szkoły, ale podejrzewam, że one już w plecaku raczej nie grzebie. Kolejny myślnik. Każde auto według mojej matki to Renault. Tu nie ma co dyskutować absolutnie. Wszystkie samochody to jest po prostu Renault. I chociaż czasami jest śmiesznie, bo jak na przykład ona dzwoni i mówi, że ktoś kupił samochód nowy, i mówię jaki, więc ona odpowiada z karabinu Renault, i mówię: Oj, po co pytałem? I się potem okazuje, że to naprawdę jest Renault, to czasami jest zabawnie, ale e, dalej. E, wspomniana wcześniej przeze mnie wizyta mojej matki w Warszawie była też bardzo wyjątkowa, bo na przykład zaraz po tym, jak wysiadła z pociągu, okazało się, że e, po marszałkowskiej chodzi grupa ludzi z napisami Free Hugs. I przytulają się do wszystkich. Moja matka się trochę przytuliła, że przestraszyła, że, że ludzie obcy się do niej przytulają. Po czym tak jej się to spodobało, że zaczęła biegać z nimi po chodniku na marszałkowskiej i przytulać ludzi. Ludzie myśleli, że ona jest członkiem tej grupy. I mówiła, że w ogóle super, bo w domu nawet ojciec się nie chce do niej przytulić, a w Warszawie to jest tak fajnie, że się nawet na ulicach przytulają. Ale ta wizyta była pod wieloma względami wyjątkowa. Natomiast pamiętam, że jej marzeniem było e, zobaczyć kogoś e, znanego. I, I czekała na to bardzo w Warszawie, bo myślała, że to, że, nie wiem, no jak wiadomo, że jak się mieszka w Warszawie, to już wszędzie siedzą znani ludzie i najczęściej tak jest, tylko że oni inaczej wyglądają prywatnie. Ale ona bardzo czekała na to, żeby, żeby kogoś poznać, i była zawiedziona, kiedy już ją odwiozłem na dworzec i siedzieliśmy w kawiarni, czekając na jej pociąg, że tylko nikogo nie spotkała. No i do kawiarni wszedł Bartłomiej Topa. To jest ten aktor, który zaczynał od jakiejś tam roli zenka w Złotopolskich, a teraz wymiata w filmach Smarzowskiego. No i on wszedł do tej, do tej kawiarni, i kiedy usiadł chyba dwa stoliki za nami i został wezwany po swoją kawę, która została zrobiona, idąc po tą kawę, strącił żakiet mojej matki z fotela. I, no i od razu natychmiast podniósł go z podłogi, przeprosił i mówi, Że bardzo przepraszam, że strąciłem pani marynarkę. A ona mówi, Pan może. No więc on pewnie nie raz spotykał się z dziwnymi reakcjami, więc zwyczajnie się uśmiechnął i się ukłonił mojej matce już cała szczęśliwa wsiadała do pociągu, że zobaczyła jednak kogoś znanego. Ale muszę tu oddać, że to chyba mam po niej, bo ja przy ostatniej wizycie w Polsce e, też świruję, jak widzę kogoś, kogo, kogo szanuję i kogo, zna, kogo chciałem poznać. Zrobiłem w siebie totalnego kretyna na imprezie z Brodką, więc e, no jestem jak jeden do jednego jak moja mama. Poza tym wyglądamy bardzo podobnie. Tak naprawdę jakbym e, zakręcił sobie włosy i miał dłuższe i zakręcił je na lokówkę i zrobił makijaż, to naprawdę wyglądałbym bardzo podobnie, bo oczy, nos i, i buzię mamy bardzo, bardzo podobną. E, kolejny myślnik. Kula. Kule. Moja matka po operacji kolana zatrzymała sobie kulę. Kula służyła do załatwiania wszelkich spraw w administracji. No bo wiadomo, że jak się wejdzie z kulą, to ona mówi, państwo rozumieją, że ja nie mogę czekać, bo, bo mam chore nogi i musi wejść pierwsza, więc po prostu wykorzystywała to do włażenia bez kolejki. Ale potem na wszelki wypadek trzymała tę kulę w domu, że nigdy nie wiadomo e, po co się przyda. I tutaj muszę wam powiedzieć, że oni z moim ojcem działają bardzo rutynowo, no są małżeństwem prawie 50 lat, więc działają bardzo, bardzo rutynowo. I ja uwielbiam na nich na przykład patrzeć, kiedy tańczą, bo oni patrzą sobie w oczy i swobodnie rozmawiają, kompletnie nie musząc myśleć o krokach, bo tańczą już całe życie ze sobą i, i to świetnie wygląda, jak oni tak idealnie zgrywają im się ruchy, ale. To się przekłada też na inne rzeczy, oni działają bardzo rutynowo i na przykład jak mieszkali w tym starym mieszkaniu, wstawał tato rano, odpalał papierosa, teraz obydwa już nie palą, ale wtedy właśnie tak mi się kojarzy, że ojciec odpalał papierosa i szedł na spacer z psem, robił taki kwadrat dookoła y, boiska przy budynku i to akurat wystarczało na tyle, żeby pies się załatwił, ojciec wypalał całego papierosa i wracał do domu, kiedy mama idealnie robiła już wtedy kawę i śniadanie i tak zaczynali dzień. I ona wiedziała, że jeżeli cokolwiek się... Y, Cokolwiek w życiu pójdzie nie tak rutynowo, jak, jak, jak dzieje się codziennie, no to coś musiało złego się stać. No i tak się zdarzyło, że ojciec po pięciu minutach z psem nie wrócił, więc moja matka dwa razy się nie zastanawiając, po prostu natychmiast złapała kulę, która zawsze się może do czegoś przydać, albo do tego, żeby udawać, albo żeby kogoś na przykład zdzielić. I pobiegła na dół. Okazało się, że ojca spisuje Straż Miejska, ponieważ pies szedł obok ojca bez smyczy. No i jakiś strażnik miejski zaczął ojca spisywać. Na to doleciała okuli moja matka i mówi, że strasznie panu dziękuję, bo piesek mi uciekł. <grym> Piesek mi uciekł, a ja jestem chory i mam chore nogi. A pan tego pieska znalazł, bardzo dziękuję. Ojciec zdurniał na początku, nie wiedział jak się zachować, ale jak widział, że to działa, to się po prostu poddał i udawał, że matki nie zna. Mówi, że bardzo proszę, niech pani zabiera pieska. No i strażnik miejski się zlitował i mówi: Dobra, to, to niech państwo idą. Panu dziękuję, że pan złapał pieska, a pani niech na siebie uważa. Po czym pies, żeby dopełnić jeszcze spektaklu, po prostu przy Strażniku Miejskim się zesrał, i wtedy Strażnik Miejski powiedział, że mandat i tak dostanie już moja matka. Ale ona wymyśliła jakiś inny sposób i jednak wrócili we trójkę z psem do domu. Znaczy, moja mama, tato i pies, bez Strażnika Miejskiego wrócili do domu bez, bez mandatów. Także kula, kula też się do tego przydawała przy, przyda, przydawała. Tak, dobrze, dobrze. Pamiętam, kiedyś jeszcze jak szła za mną, to też z kolei kiedy paliła moja matka i kiedyś byłem u nich w domu i ona szła za mną na spacerze i mówi: Synek, twoja zapalniczka nie pali. Więc się obracam, wiem: Mama, to jest Pendrive. Ona mówi: To po co ty trzymasz takie rzeczy, jak to nie pali? No więc yy, uwielbiam te konfrontacje rzeczy nowych z, z ludźmi w podeszłym wieku, bo to jest bardzo zabawne. Kiedy na przykład mój tato zapomina założyć okularów i jeździ po stole telefonem, mówiąc, że ten kursor na ekranie się zepsuł, bo przestał jeździć, a myszka stoi obok, albo jak na przykład pomagał mojej matce na początku z Facebookiem i mówi: e, Ludzie ci składają życzenia urodzinowe, a ona mówi: To kliknij tam, że dziękuję. A on mówi: Ale to się klika, że lubię to, a nie dziękuję. Ona mówi: No to kliknij, że lubię. Więc on mówi, ktoś to nawet w napisał. Ona mówi, to kliknij, że bardzo to lubię. Tu apeluję do Facebooka, zweryfikujcie naprawdę możliwości reakcji na, na posty, bo naprawdę czasami chciałoby się kliknąć, że bardzo to się lubi, no, a się nie da. A mnie na przykład, jak widzi... Nie czeka na mnie, tak jak mówię, czasami pół roku, czasami trochę więcej, i krzyczy, synek, ale ładnie schudłeś, więc ja mówię, przecież widzisz mnie średnio raz w tygodniu na Messengerze i cię to dziwi, więc ona mówi, ty w telewizji źle wyglądasz. No pewnie dlatego założyłem podcast, bo, bo nie powinienem się pokazywać. I ostatnim wyśnikiem w tej kategorii mam, że kiedyś moja matka weszła do seks-shopu, ponieważ był tam wcześniej rzeżnik i wróciła do domu, i pół dnia chodziła cała czerwona. I tu z kolei moja siostra nie mogła się powstrzymać i, i y, odmówić sobie satysfakcji dręczenia, i więc łaziła cały dzień za nim i mówi: Powiedz, co widziałaś. I ta była cała czerwona, aż w końcu nie wytrzymała, obróciła się na pięcie, spojrzała mojej siostrze w oczy i mówi: Pelisy. Śmiały się z tego obie chyba tydzień. No i mam jeszcze myśli: Gotowanie, ponieważ e, no pomimo tego, że ja cały czas psioczę na to. Że moja mama używa mnóstwo tłuszczu i soli we wszystkim, no to no jest mistrzynią absolutną w przyrządzaniu na przykład gołąbków młodej kapusty i rosą. To są rzeczy niedoścignione, których ja nigdy, nigdzie nie jadłem lepszych i sam nie jestem w stanie zrobić. To jest po prostu przepyszne i jest naprawdę, chociaż nie lubi tego robić w sensie nie, 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 nie lubi robić gołąbków, bo dla nas robi wszystko, ale, ale nie lubi w ogóle gotować. To kiedy gotuje, jest, jest naprawdę znakomita. Ma antytalent do cukiernictwa. Raz w życiu szarpnęła się na pączki, to używała ich do rzucania przez okno w sąsiadki, bo były twarde jak kamloty. E. Powód jest prosty. Podobnie ja, ja mam to chyba też po niej, bo jak wiele rzeczy. E. My lubimy w kuchni fantazję, a przy gotowaniu da się to robić, że można po prostu czarować i się bawić. Przy cukiernictwie jednak, jednak trzeba być po prostu dokładnym i skrupulatnym, a powiem wam na przykład, jak moja matka odmierza proszek do pieczenia, to bierze, otwiera papierową paczkę z proszkiem i nabiera z niego. Kiedy w przepisie są trzy łyżeczki, to ona nabiera jedną łyżeczkę i mówi raz, drugą łyżeczkę, dwa po czym wsypuje resztę z, tego, z tej saszetki i mówi trzy. Gdzie było na przykład w środku 6, ale, ale nie będzie trzymała takiej resztki w papierkach, bo to tylko w a Ona lubi porządek. No i czasami te rzeczy nie wychodzą. Jeżeli tak naprawdę upiekła coś, co było pyszne, to na pewno była karkówka, nie jakieś ciasto. Ani nic słodkiego. Bo do tego po prostu nie ma ręki. Ja zresztą chyba też nie. Nie znosi jeszcze przygotowaniu, mam dwa myślniki, Nie znosi zapachu żerzuchy. Moja matka uważa zapach żerzuchy za tożsamy z wonią śmierdzących skarpetek, a ja bardzo lubię. Nie śmierdzące skarpetki, tylko rzeżuchy. Jak byłem nastolatkiem, to kitrałem gdzieś w swoim pokoju, na przykład na szafie, y, miseczkę z, z watą, na której zasadzałem rzeżuchy, więc moja matka szukając tego, co śmierdzi, nigdy do końca nie wiedziała, czy szuka moich skarpet brudnych po wf czy, czy właśnie rzeczonej rzeżuchy. Y a ostatnio, kiedy jeszcze właśnie mówiłem, że, że próbuję zmieniać jej nawyki i powiedziałem jej, że przecież można jeść to samo, ale, ale urozmaicać to, więc chciałem nauczyć jej korzystania ziół. I mówię, mama, postawię Ci w, w kuchni trzy doniczki, które trochę zmienią Wam gotowanie i, i sprawią, że będziecie jedli inaczej. I tam była, pamiętam, bazylia, była na pewno mięta i... No Na kolendrę się chyba nie szarpnąłem. Nie pamiętam, co było w trzecim. Oregano. Więc jej tłumaczę, że bazylię dodawaj do wszystkiego, na czym kładziesz surowe pomidory, bo to bardzo fajnie pasuje i super smakuje. Miętę wrzucaj do herbaty, a oregano możesz układać na pieczonych rzeczach albo, albo właśnie dodawając do sosów świeże listki, a nie, a nie te suszone. No więc zadzwoniła do mnie kilka dni później moja siostra i mówi, znowu próbowałeś matkę wprowadzać w jakieś inne kuchnie? Ja mówię, no ale co, nie jest bardziej Fancy? Ona mówi, jest Fancy i to ogromnie. Dostałem dzisiaj u niej herbatę z Bazylią. No więc <noise> nie przekonujcie tych matek zawsze do, do wszystkiego, co wy uważacie, bo no, czasami nie trzeba. Rany tyle. Ja mam tych historii jeszcze mnóstwo, ale, ale już wystarczy. Mam nadzieję, wiem to zresztą, że moja mała będzie się śmiała e, razem z wami z tego, że mogła sprawić, że, że ktoś się uśmiechnął. No więc jeszcze raz. E, na dźwięk słowa mama największy twardziel mięknie. Więc yy, pomimo tego czasu, który musimy spędzać, aż mama znajdzie ikonkę zieloną kamery na Messengerze i słyszymy to, zaraz się pojawi, zaraz się pojawi, i trochę się denerwujemy, albo jak w przypadku mojej mamy, kiedy dostaje się pracę w rafineria, ona opowiada wszystkim, że Kuba pracuje w gazowni w Norwegii. I to, że zapominacie czasami, ile mamy lat, to zawsze będziemy pamiętać wszystkie zaklejone przez Was strupy. Jeszcze pocałowane w dodatku dla pewności, żeby szybko się zagoiły. Za to, że udajecie, że poród to była pestka, podobnie jak macierzyństwo. Naprawdę dosłownie nisko, nisko wam się dziś kłaniam. Za te wszystkie zasikane prześcieradła, obsrane po szyję śpiochy, oplute ubrania kaszą manną, wszystkie wasze zniszczone spódnice z przyklejonymi lizakami, zerwane noce przy bujaniu wózka w akompaniamencie płaczu. I te późniejsze, kiedy już na przykład moja mama czekała w towarzystwie pełnej kipów popielniczki, zerkając co chwilę za firany, czy ja już wracam z dyskoteki, czy nie wracam, i czy może będę się jeszcze całował pod blokiem, po czym wchodząc do domu mówiłem: Czekałaś, a ona gasiła papierosa i mówiła: Skąd spać nie mogłam? I się kładła, bo e, no czekałyście, nieraz czekałyście. Więc uważam, że dzień matki powinien być codziennie. Bo bez tej waszej cierpliwości absolutnie nie bylibyśmy wszyscy tu, gdzie jesteśmy, ani tym bardziej tym, kim jesteśmy. Pięknie wam za to wszystko dziękujemy. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. A was proszę, żebyście przekazali ode mnie życzenia swoim mamom, i nie zapomnijcie oczywiście zrobić tego sami. Dobrego tygodnia.